Szanowni Państwo, gospodarz tej sesji, pan przewodniczący Dariusz Kurowski, powiedział, że kończy się ta kadencja organu samorządu terytorialnego Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Ostatnie 4 lata w okresie 2010-2014 wszyscy próbowaliśmy i mam nadzieję osiągnęliśmy to sukcesem spełniać oczekiwania, które wobec nas złożyli nasi wyborcy w urnach w 2009 roku. Ja serdecznie dziękuję wszystkim burmistrzom i wójtom za współpracę przez ten okres tych 4 lat i ostatniej kadencji. Szczególne podziękowania wszystkim wójtom i burmistrzom z naszego terenu za wspólne realizowanie inwestycji. To przypomnę, każdy z nich w tej naszej kadencji robił razem z powiatem kamiennogórskim inwestycje drogowe. Wspólnie również realizowaliśmy, promowaliśmy ten nasz region na zewnątrz. Różnie obdarowujemy się różnymi kartkami. Ja chciałabym, żeby w takim gronie samorządowców pokazała się następna kartka koloru zielonego, którą chciałabym wręczyć właśnie wójtowi Stanisławowi Szmelińskiemu, burmistrzowi Krzysztofowi Świątkowi, wójtowi Stefanowi Zawierusze oraz burmistrzowi Tomaszowi Kulonowi. Przepraszam, jestem zdenerwowana, emocje jednak są ponad możliwości opanowania. Zieloną kartkę za co? Za to, że byli ponad podziałami samorządowymi i chcieli wspólnie z nami realizować inwestycje drogowe. Wójt Stanisław Szmedliński, to jest droga w Jawiszowie. Stefan Zawierucha, droga w Ciechanowicach. Burmistrz Świątek, droga ulica Krzeszowska. Tomasz Kulon, rynek śląski w Chełmsku Śląskim. Dziękuję Wam serdecznie za to, bo pokazaliśmy właśnie, że można wspólnie realizować zadania na terenie powiatu. Ja również przy tej okazji chciałabym podziękować marszałkowi województwa dolnośląskiego, obecnemu Cezaremu Przybyskiemu, ale również Jerzemu Różniakowi oraz naszej radnej Iwonie Krawczyk, która również współpracując z naszą radą pokazywała, że można pokonywać takie podziały między samorządami. To oni właśnie współfinansowali, byli tym organem takim również dofinansowującym ulicę Krzeszowską, drogę do Krzeszowa. Bez nich nie dałoby rady nasz powiat zrealizować tych wszystkich inwestycji w tym ostatnim okresie, tej ostatniej kadencji. Serdecznie dziękuję wszystkim dyrektorom jednostek samorządu naszego powiatu, wszystkim inspektorom służb, wszystkim kierownikom służb zespolonych, czy niezespolonych przy naszym powiecie. Bez Waszej pracy, bez Waszego zaangażowania również nie osiągnęlibyśmy tych sukcesów, które ta Rada naprawdę ma się tym pochwalić. Ja serdecznie dziękuję. Życzę wszystkim z Was, Wam i z każdemu z osobna, z pomyślności w życiu osobistym, w życiu zawodowym, żeby to zaufanie, którymi nas obdarzają wyborcy, żeby ono było kultywowane i dalej utrzymywane w takim samym stopniu, jak to było w tej kadencji. Dziękuję Państwu. Tomi Kamienna Góra, gmina Stanisławowi Szmajdzińskiemu. Za pełną zaangażowaną pracę na rzecz lokalnej społeczności, a tym samym rozwój naszego powiatu, życzymy dalszych sukcesów działalności społecznej oraz wszelkich pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Czy jest na sali pan Zygmunt Komończyk, przewodniczący Rady? Co na rękę pana wójta?
Ja serdecznie zapraszam panią Izabelę Zajączkowską. Za pełne zaangażowanie pracy na rzecz osób niepełnosprawnych w tym samym rozwój naszego powiatu życzymy dalszych sukcesów w działalności społecznej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Pani Celina Ruch, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze. Również zapewne zainteresowanie rodzin, osób niepełnosprawnych i lokalnej społeczności, a tym samym rozwój naszego powiatu. Życzymy dalszych sukcesów w działalności społecznej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Pani Barbara Maciaszek nie ma, ale zapraszam panią Teresę Cermugę, zastępcę pani dyrektor. Pani dyrektor, za pełne zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnej społeczności, a tym samym rozwój naszego powiatu. Życzymy dalszych sukcesów w działalności społecznej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Pani Katarzyna Bandyk, dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Za pełne zaangażowanie na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej, w tym samym rozwój naszego powiatu, życzymy dalszej działalności, sukcesów działalności społecznej oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Pani dyrektor Mariola Jaciuk też jest nieobecna. Zapraszam panią Bożenę Piotrowską, wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, za zaangażowanie w pracę na rzecz młodzieży szkolnej, a tym samym rozwój naszego powiatu. Życzymy dalszych sukcesów w działalności społecznej oraz wszelkiej satysfakcji w życiu zawodowym i społecznym. Bernarda Kurczewska, zapraszam pani dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górze. Również za zaangażowanie w pracę na rzecz działalności młodzieży, a tym samym rozwój naszego powiatu. Życzę dalszych sukcesów w działalności społecznej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Pani Edyta Gizel-Galon, również nasz powiatowy lekarz weterynarii jest nieobecny. Zapraszam zastępcę do przyjęcia gratulacji na pana ręce za zaangażowanie w pracę na rzecz bezpieczeństwa publicznego, tym samym rozwój naszego powiatu. Życzę zarówno pani Edycie, jak i całej załodze dalszych sukcesów w działalności społecznej oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Również nie mamy komendanta powiatowej policji w Kamiennej Górze, ale zapraszam zastępcę do odebrania gratulacji za zaangażowanie w pracę na rzecz bezpieczeństwa publicznego, a tym samym rozwój naszego powiatu. Życzymy dalszych sukcesów w działalności społecznej oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym. Wykonał.
Lukarta, dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szarodzinie. Panie Stanisławie, serdeczne podziękowania i za to, co Pan zrobił i za to, co Pan będzie robił. Wszystkiego najlepszego. Pan Jacek Gruziak, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Serdecznie dziękuję za to, co było. Zapraszam, żeby było jeszcze lepiej. Wszystkiego najlepszego w życiu zawodowym i osobistym. Wiktor Król, prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka SPO w Kamiennej Górze. Za pełne zaangażowanie pracy na rzecz chorych i szpitala, a tym samym rozwoju naszego powiatu. Życzymy dalszych sukcesów w działalności społecznej oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym, jak i osobistym. Następny prezes naszych dwóch spółek, pan Edward Karczuk, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Kamiennej Górze. Za pełne zaangażowanie na pracę na rzecz lokalnej społeczności i bezpieczeństwa publicznego, a tym samym rozwój naszego powiatu. Tylko chciałabym dodać te życzenia na Wasze ręce. To są życzenia również dla wszystkich osób, które pracują w jednostkach organizacyjnych, w spółkach czy w służbach, które działają, funkcjonują na terenie Powiatu Kamiennogórskiego. Z mojej strony naprawdę serdeczne podziękowania również za ich wkład, za ich trud w takim ułatwianiu codziennego życia naszym mieszkańcom Powiatu Kamiennogórskiego. Wielkie brawa. Część samorządowców zatrzymały ważne obowiązki służbowe. Podziękujemy im razem ze starostą, przekazując listy na ich prawie. Drodzy Państwo, tam w prawym narożniku uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przygotowali dla nas miłą, słodką niespodziankę. Będą wraz z tą niespodzianką towarzyszyli nam Karolina Drzewiecka i Dawid Furmankiewicz. Tam siedzą. Zgodnie z procedurą przyjętą dla nadzwyczajnej sesji zamykam 55. nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Drodzy Państwo, dziękuję wszystkim za obecność. Takie były ustalenia między gospodynią i mną. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał zabrać głos, odbyć to może teraz. My będziemy sesję zamkniętą kontynuować już w sposób nieformalny. Dziękuję bardzo. W imieniu grup radnych i klubu Platformy Obywatelskiej chciałem podziękować Pani Staroście za angażowanie, za wszelkie zdobywanie tych milionów na nasze mieszkańskie drogi i po prostu życzyć tej imprezy na dalsze lata. Wszystkiego najlepszego Pani Starosto i wszystkiego najlepszego zdrowia. Drodzy Państwo, serdecznie zapraszam do uczniów ze Zespołu Szkół Zawodowych. Teraz jest coś dla ciała.